Witam ponownie u mnie w warsztacie. Chciałem Wam dzisiaj zaproponować szafeczkę na klucze. Każdy z nas ma klucze, gdzieś leżą, nie można ich znaleźć, więc może zmieśćmy je w jednym miejscu. Stwórzmy szafeczkę. Szafeczka będzie wykonana z drewna sosnowego. Wszystko to pomalujemy lakierobejcą Sadolin Dekor. No to co? Zabieramy się do pracy. Klucze na razie w kieszeń. Ale to nie jest miejsce tych kluczy. Potrzebujemy desek dociętych na wymiar, które stworzą nam ramę szafy. Prosta rzecz, cztery elementy. Do tego są plecy, gdzie zamontujemy haczyki i drzwiczki, które specjalnie zrobiłem większe, dlatego że wytniemy je w fajnym kształcie, wytniemy okienko i wstawimy kratkę. No to co? Zabieramy się do pracy. Szafeczka będzie miała 40 cm wysokości, 30 cm szerokości, głębokość to wystarczające 10 cm. Najpierw nawiercamy. Znaczymy sobie 3 cm na 9 mm i tak samo z każdej strony. 3 na 9. Wszystko to skręcimy. Wiertło z faską, żeby nam się schował łepek naszego wkrętu i nawiercamy. Jedne, drugą robimy identycznie. I teraz za pomocą wkrętów składamy konstrukcję naszej szafy. I proszę bardzo, konstrukcja naszej szafeczki gotowa. Teraz zamocujemy plecy naszej szafeczki. O. Wystarczy nam po jednym wkręcie na bok. To będzie wnętrze i korpus naszej szafeczki na klucze. Co teraz? No oczywiście, szlifiereczka. Wszystkie krawędzie. Dobrze. Ten element mamy gotowy, a z tego będzie front. Specjalnie jest wyższy, dlatego że chcę tutaj wyciąć jakiś fajny kształt. Nasze okienko. No to co? Do dzieła. 40 cm to jest wysokość naszej szafki. Ramkę zrobimy 5 cm. Uj, jak dobrze, człowiek stolarnię ma. To będzie nasze okienko, natomiast całą górę zrobimy sobie w taki sposób. Z tych dwóch krążków wyrysowałem sobie łuki, które chcę zrobić, czyli posłużyły mi za szablony. Tak będzie wyglądał kształt naszego okienka, gdzie zamontujemy kratkę. Całe drzwiczki ozdobimy sobie w taki sposób, a wszystko to zrobimy przy pomocy wyżynarki. Abyśmy mogli wprowadzić wyżynarkę, wiertło nawiercamy. I idealnie po linii tniemy. Okienko wycięte, pozostało nam nadać kształt frontowi. I tak samo,
wyżynareczka, idealnie po linii, jak w przedszkolu, szlaczek, jedziemy. Tak będzie nasza szafeczka na klucze wyglądała. Kratka doda jeszcze tego efektu, ale najpierw musimy to wszystko wyszlifować. Czyli co? Pył, kurz i szlifowanie. Całość została wyszlifowana. Musimy teraz dociąć naszą kratkę. Co tu będziemy mieli? 34 na 24. Wyżynareczka i docinamy. No i co? Szlifujemy. Przekładamy równo kratkę. No i teraz tak, możemy ją przykręcić wkrętami, możemy użyć ręcznego takera, możemy użyć samego kleju, pamiętamy tylko, że trzeba wtedy ścisnąć ściskami, żeby klej wysechł, ale można to również też przybić takimi oto małymi gwoździami. Ja Wam pokażę, że pamiętam jeszcze do czego służy młotek i gwoździe. I takie malutkie dodam. Dobrze, tak wygląda front naszej szafeczki i teraz tak, szafeczka i do tego taki oto froncik. Coś takiego możecie zrobić dla siebie, ale tak naprawdę fajna rzecz na prezent dla kogoś, imieniny, urodziny. Montujemy zawiasy, zwykły zawias motylkowy. Może ja uprzedzę to pytanie później na kanale YouTube. Panie Darku, dlaczego te gwoździe są czarne? Dlatego, że takie miałem. Nie muszą być czarne. No i pyk. I nasza szafeczka jest gotowa. No dobrze. No to co? Rękawiczki. Nasza szafeczka. I teraz tak, do pomalowania naszej szafki użyję lakierobejcy Dekor marki Sadolin. Ona nadaje się zarówno do wnętrz, jak i na zewnątrz, czyli możemy ją równie dobrze kupić do pomalowania ławeczki na balkonie, jak i szafeczki na klucze. Nic się nie zmarnuje. Szeroka gama kolorów, od białego skandynawskiego po ciemny szary. Białego i szarego mam troszeczkę dosyć, więc ja użyję koloru. Oj, tu Was zaskoczę. Otwieracz mam. Otwieramy naszą puszkę. Mięszadełko. Lakierobejce musimy bardzo dobrze wymieszać, ale ja ten czas zagospodaruję inaczej. Moi drodzy, lakierobejce nakładamy w dwóch warstwach, w odstępach 4 godzin. Czyli malujemy, 4 godziny nakładamy kolejną warstwę. Za 4 godziny jest już to suche. Czyli taką szafeczkę możemy wykonać w ciągu jednego dnia. Rano sobie skręcimy, powycinamy, pomalujemy pierwszą warstwę, pomalujemy drugą i wieczorem wisi już u nas w mieszkaniu. I zaczynamy malować. Zacznijmy malować sobie od tych trudno dostępnych miejsc, aby odpowiednio rozprowadzić lakierobejce w każdy rand, żeby nam pięknie wpłynęła. Tej lakierobejce nie za dużo na pędzel. Wycieramy pędzel i wciskamy w te trudniej dostępne miejsca. I zaczynamy malowanie właściwe. Malujemy wzdłuż słoja drewna. Ruchy piękne, posuwiste, aby to pięknie wpłynęło nam. Nie będę Was zanudzał, jak maluję to w całości, bo to trochę potrwa, ale Wy pamiętajcie, malujemy starannie, delikatnie rozprowadzamy
lakierobajce po drewnie, aby uwypuklić słój drewna. Spotykamy się po malowaniu. Wszystko zostało pomalowane dwa razy. Haczyki już wkręciłem. No i rzecz najważniejsza. Dałem magnes, nie dałem uchwytu. Wy możecie zrobić uchwyt, ale myślę, że jak zamontujecie tą szafkę, wystarczy od góry sobie to wszystko otworzyć. Pyk. Pyk. Kilka desek kupicie w markecie budowlanym. Odpowiednie narzędzia, wkrętarka, wyżynarka, papier ścierny, kilka wkrętów i możecie samodzielnie stworzyć takie cudeńko. I na koniec odpowiednio zabezpieczcie drewno. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.